Kilka tygodni temu skończył się Puchar Świata w Rugby. Polaków zabrakło, jak zwykle zresztą, bo jeszcze nie aspirujemy do tego, by znaleźć się w 20 najlepszych drużynach globu, ale Polacy walczą wciąż, by dołączyć do europejskiej czołówki. Dziś ku temu będzie kolejna okazja. Spotkanie biało-czerwonych przeciwko Niemcom. Zapraszamy na ten mecz. Kłaniają się Mariusz Lidel, Przemysław Iwańczyk. Widzą Państwo, jesteśmy już w Gdańsku, już ceremonia otwarcia. Pogoda nie jest najlepsza, to też wszyscy kibice schronili się pod krytą trybuną dawnego obiektu gdańskiej Lechii, bo przecież piłkarze przenieśli się na PGA Arena, więc ten sztandarowy europejski obiekt, na którym rozgrywane będzie piłkarskie Euro, no to spotkanie przeniesiono na stadion, stary stadion Lechii przy ulicy Trauguta. Tam, no wiadomo, też to obiekt, który ma wielkie tradycje i to też te solidarnościowe, pamiętamy, Lech Wałęsa z Juventusem Turyn. Naprawdę wiele, wiele wielkich wspomnień, być może rugbyści także stworzą tutaj swoją historię. Nagrodzone teraz zostaną panie mistrzynie Polski w rugby, pan Jan Kozłowski, prezes Polskiego Związku Rugby. On w tej chwili honoruje te, które okazały się w kraju najlepsze. Ale porozmawiajmy, Mariusz, o reprezentacji Polski. To jest w tej chwili drużyna, która, o której powinniśmy mówić przede wszystkim. Szkoda tego, co wydarzyło się kilka dni temu, a więc remis reprezentacji Polski z Mołdawią na wyjeździe 12 listopada. Była duża szansa, by to spotkanie wygrać. Polacy w tej rundzie rewanżowej są na czele tabeli, w tej łączonej tabeli za obie rundy, bo najpierw seria pierwszych spotkań, a później rewanże, zajmują trzecie miejsce. Zresztą to Państwo zobaczą, to będziemy mogli obejrzeć i to już niedługo. Co dodać? Polacy muszą z Niemcami wygrać, by wciąż liczyć się w tej batalii o pierwsze miejsce. No, powiedziałeś, Przemek, że szkoda tego meczu z Mołdawią, meczu bardzo trudnego dla polskiej reprezentacji, który graliśmy na stadionie Dynama w Kiszyniowie, ale z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, gdyby ktoś przed tym meczem dawał nam taki wynik, wzięlibyśmy go w ciemno, powiedzmy wprost. Polska reprezentacja pojechała tylko i wyłącznie tym krajowym składem do Kiszyniowa. Przed meczem chyba wszyscy jednak spisywali na straty polskich reprezentantów, a pomimo tego udało się mimo wszystko zremisować z bardzo trudnym przeciwnikiem. Dość powiedzieć, 12 reprezentantów Mołdawii to są reprezentanci zawodnicy, którzy grają w zawodowej rosyjskiej lidze. Tam płaci się ogromne pieniądze, jak na warunki rugby. Po kilka tysięcy dolarów dostają ci zawodnicy, a nasi w zasadzie, można powiedzieć wprost, amatorzy zdołali z drużyną Mołdawii zremisować, także myślę, że jednak trzeba się z tego wyniku bardzo, bardzo cieszyć. Ja wiązałem z tym spotkaniem dzisiejszym z Niemcami wielkie nadzieje, przede wszystkim jako ten moment, w którym kibice po tak atrakcyjnym Pucharze Świata, po tych wielu tygodniach zmagań w Nowej Zelandii, gdzie najlepsi okazali się